Jedziemy w tej chwili, jesteśmy na granicy Radlina, Redutów i Wodzisławia. Oberwanie chmury to mało powiedziane, co było przed momentem. Zalane są drogi, zalane są posesje, połamane drzewa, zresztą widać, co się dzieje przed nami. Staramy się dojechać do Pstrążnej, w której wichura pozrywała dachy z wielu domów. Nie wiadomo, ile osób jest bez dachu nad głową, nie wiadomo, ile domów jest zniszczonych. Z tego, co powiedział nam przedstawiciel urzędu gminy, to nawet w tej chwili jeszcze nie da się oszacować strat. Czy i kiedy do Pstrążnej dojedziemy? No, tego za bardzo nie wiadomo, bo jak widać przed nami, jak widzicie wy zresztą na ekranach, o, zresztą tu mijamy resztki połamanych drzew. Jak widzicie na ekranach, sytuacja jest bardzo niewesoła. Burza, z tego co mówią nasi czytelnicy, jest też w Rybniku, w centrum regionu. Będziemy was oczywiście informować na bieżąco o tym, co się dzieje.